Siema! Z tej strony Paweł i Paweł. Dziś kolejny dostawczak. Jak chcecie coś przewieźć, to może nie tylko tym, ale możecie mi to zrobić między innymi tym. Ale wskazane jest, żeby to było tym. NCF Delivery. Tak jest. Taka trudna nazwa. Nie jest to, od razu ja powiem, nie jest to rejestrowane jako motocykl, jest to rejestrowane jako motorower. I co? No i zobaczcie, jak to jeździ dalej. Paweł, nie chcesz się zamienić? W sumie tak. Dobra. Na samym wstępie jednak warto wspomnieć, że to jest kolejna wysoka maszyna, którą mamy dostępną. Co widać, tak? Że widać, że Ciebie nie widać. Tak, jak dokładnie. Stoisz za, to Ciebie nie widać. I tutaj ja, tu jest akurat może taki niewielki, ale jednak jest troszeczkę niżej, jest taki dołek, ale tutaj to jest, ja wiem, ze 160 cm, 150 cm od ziemi do góry, więc jest kawałek w górę. Żyrafa. Ale to jest bardzo dobre miejsce na kubek na kawę. To swoją drogą, no ale słuchaj, kwestia tego, że on jest taki duży, to jest cool. Bo one zasługują tutaj na szczególną uwagę z racji tego, że jeszcze chyba w takich użytkowym pojeździe, który testowaliśmy, to nie kojarzę, żeby były 14-calowe koła. No i chyba tak, ale to ja już tak zacząłem, no i i wpływa to bardzo fajnie na pracę tego skutera, na to, że te wszystkie nierówności mniej odczuwamy. Nie jest tak, żebyśmy ich nie odczuwali, bo to nie ma być pojazd super komfortowy, tylko to ma być pojazd na to, żebyśmy włożyli jedzenie i z punktu A przewieźli je do klienta, do punktu B i wrócili, tak? Ale powiem Ci tak, ten punkt A i punkt B może być dosyć sporo od siebie oddalony, bo zasługuje tutaj na uwagę jego zasięg 110 km. Do 110 km. Tak, do 110 km. Realnie jak nim jeździłem, no to mi się udawało tak mniej więcej te 80. Czy wiesz, pomimo tego... Dorabiasz sobie po godzinę? Nie, powiem Ci szczerze, wziąłem go sobie i tak jak innymi naszymi pojazdami, to sobie jeździłem na co dzień. Więc kwestia jest tego typu. I tak na dobrą sprawę to te 80-90 to mi się udawało nim osiągnąć tak maksymalnie. Wiesz co, ja akurat tak naprawdę przejeździłem niewiele, bo tylko z domu do firmy z powrotem, bo nie miałem gdzie tym jeździć. Natomiast ja to załadowałem w ciągu tygodnia chyba raz. Aha. W firmie. Pizzę? Pizzy nie rozwoziłem, ale laptop się w środku mieści. Tak, mieści się, to prawda. Także mam te 10 km do domu, więc 100 km tutaj jest, było osiągalne. No umówmy się, pojazd nie jest zabójczo szybki, ma 3 tryby jazdy. Zgadza się. Na pierwszym trybie 30 km na godzinę, więc wszelkiego rodzaju strefy ograniczonego, tak, ograniczonej prędkości 30, bez nie problemu. Ma problemu. Drugi bieg. 35, 40, tak? 30, tak, 39, 40, to no, bardziej to tak... 39, tak stale to mi się pojawiało 39. Ja nie widziałem ani razu 40. I trzeci bieg, 49 do 50. No właśnie, tam... te 5 dyszek, to fajne jest... Tak się łamie, tak. Fajne jest właśnie to, że pomimo tego, że bateria nie jest w 100% naładowana, to te 5 dyszek on może osiągnąć. Tak, i jechać tak... dość długo ciągiem. Tak, płynnie, no. Więc nie ma tutaj z tym problemu. 110 km zasięgu, czy do 110 km zasięgu, a to dzięki dwóm bateriom. Wszystko naładujemy z jednego gniazdka, umiejscowione w tym miejscu. Także w sumie fajnie, bo tak wysoko, no jest ok, nie jest gdzieś tam pod siedzeniem schowane, jest jak dla mnie bardzo, bardzo sensowne miejsce do ładowania. Pojemność baterii? 24 Ah, baterie każda, bo tutaj warto, tak jak wspomnieliśmy, są dwie. Czyli 48 razem mamy? Tak, dokładnie. I pracuje to na 60 V. Ale
Jeszcze na koniec, no bo no może nie na koniec, ale to co nas jeszcze tutaj interesuje, to silnik. Silnik 2200 W. Daje nam jakieś 3 konie mechaniczne. No 3 coś będzie. I tak na dobrą sprawę plus, ja według mnie to jest mega plus, że ten silnik tutaj jest umiejscowiony w kole. Dzięki czemu nie mamy tych strat, prawda? No tak, nie ma przekładni, nie ma tutaj żadnych strat energii. No to co? Trzeba pokazać widzom, jak wyglądamy na tym pojeździe. A to będzie znowu akurat ciekawe, ale zapraszam. Możemy tutaj zaobserwować, jak w naturalnym środowisku wysoki człowiek cieszy się z wysokiego skutera. No tak, znaczy ja tutaj nie mam kłopotu z tym skuterem, bo ja jak on jest w najwyższym możliwym punkcie na centralnej stopce, to przy moich tych 183 cm wzrostu ja dosięgam całą stopą do ziemi, prawą, lewą, tutaj nie ma żadnego kłopotu. Tutaj znowu jak sobie usiądę, się schowam, to no może to nie jest najbardziej komfortowy skuter, ale nie jest tak, żeby mi brakowało tego miejsca. Jest go tutaj jeszcze odrobinę. Taka osoba ciut wyższa ode mnie, te 190 cm powinna sobie znaleźć tutaj spokojnie miejsce. Powyżej 190 cm no może być już jakiś tam, gdzieś trzeba będzie szukać jakiegoś rozwiązania, co zrobić z tymi nogami. Natomiast należy pamiętać o tym, że ja mam nieproporcjonalnie długie nogi, co jakiś czas temu sprawdziliśmy, no i ja tak mam. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, tutaj przez to, że mam z tyłu tam cały kufer. Ten kufer, tak, całą tą paczkę, to jestem zmuszony przenieść się do przodu i nie ma możliwości cofnięcia się do tyłu, także tutaj ja się opieram plecami i mam bardzo blisko kierownicę. I to jest takie, wymaga trochę przyzwyczajenia się do tego, bo nie jest tak, żeby ona mi gdzieś tutaj zawadzała. Natomiast mimo wszystko, no jednak wymaga tego, ja go zrzucę, wymaga przyzwyczajenia się, że mamy tutaj bardzo mocno poskładane te łokcie, tak nie jest tak, że ja sobie mam je daleko przed sobą, tylko one są względnie blisko mnie. Lusterka, spokojnie widzę tak naprawdę wszystko, troszeczkę może mi w tym wypadku przeszkadzają ramiona, ale to jest akceptowane, one są dość szerokie, więc tutaj jest w porządku. Niech chyba tyle, ja tutaj więcej nie jestem w stanie nic dodać. Widzicie, że jak jestem zrzucony, mam zrzucony skuter z centralnej stopki, to czy z centralnej nóżki, to mam całą stopą sobie stoję. Jak mam przesunięte troszeczkę tą nogę do tyłu, no to tutaj jest już tak, że ze względu na bardzo szeroką kanapę, bo ta kanapa jest tutaj bardzo szeroka, że faktycznie zaczynam sięgać palcami, ale to jest mocne ugięcie też kolan, więc tutaj do przodu jest w porządku. Czyli ogólnie jakbyś miał to w dwóch słowach powiedzieć? Jest wygodnie czy nie? Jest wygodnie, a tak jakbym miał jeździć i rozwozić pizzę, to nie miałbym tutaj w tym skuterze żadnych problemów, żeby się pomieścić. To co, Pawcio? No dobra, moja kolej. Chcesz tak? Czy postawić się na centralce? Spoko, dziękuję. Poradzę sobie, ale właśnie no to jest... Kurde, tutaj jednak mój wzrost, no to już jest ewidentnie... No to jest minus. No ja jestem, przyznam szczerze, za niski trochę do tego skutera. 1,73 m. Tutaj... A czy stajesz po prostu na jednej nodze? Wiesz co, staję na jednej nodze, ale no nawet jak... Nawet na palcach dwóch nóg na, tak, stajesz. Są palce, ale nie jest to moja wymarzona komfortowa pozycja. Więc to jest tego typu kwestia. W momencie, nie mam kiedy... dla Ciebie rozwiązanie. No dawaj. Kup sobie buty na koturnach. Muszę o tym pomyśleć, ale podejrzewam, że bardzo szybko by się zużyły, bo nie wiem, bo bym wpadł na pomysł, żeby nimi hamować. Dobra. Ej, nie, no, do hamulców to się akurat nie czepię. Dobra, to zaraz do tego przejdziemy. W momencie, kiedy stawiamy go na centralnej stopce, okej, powiem Ci tak, ja też się czuję przez ten kufer taki mocno... Wyprostowany. Mocno, nie, wypychany do przodu tutaj. Okej. Serio. Ale ogólnie powiem Ci, że w kwestii tej kierownicy to też się z Tobą zgadzam. Też mimo tego, że mam ręce krótsze od Ciebie, tutaj jestem mniejszy, niższy, no to tak do tej pozycji za kierownicą
trzeba się przyzwyczaić. Światło. Wszystkie światła w technologii LED. Tak. I nie ukrywam, że tutaj ktoś bardzo fajnie rozwiązał to, bo pomijając fakt, że przód daje dość dużo światła, to tył, tylny ten taki pasek jest hiper dobrze widoczny i on tak w pełnym słońcu jest naprawdę dobrze widoczny. Światła stopu. Uwaga, uwaga, bo zbliża się Jadea. Ja wiem, że teraz wszystko będziemy porównywać z tyłu przynajmniej do Jadei, ale nie, ale aż tak to nie jest. Natomiast naprawdę jest mega, mega dobrze widoczny. I rzeczą, na którą ja gdzieś tam zwróciłem uwagę z przodu, to są te kierunkowskazy pod kierownicą. Według mnie mega, mega dobre rozwiązanie. To w ogóle ja zauważyłem, że wszędzie tam, gdzie one są tak, a nie inaczej rozwiązane, to one są zawsze, jakby nie wiem, jakby to były dokładnie te same, przykręcone, tak, no. I są świetnie widoczne. Paweł, jak już się rozpędzimy, no to musi nas coś zatrzymać, prawda? W tym przypadku hamulce. Przód, tył, tarcza. Hamulce hydrauliczne, które mają system CBS. Dzięki któremu w momencie, kiedy przyciskamy klamkę hamulca tylniego, to też częściowo nam hamuje hamulcem przednim. Bezpieczeństwo, a co za tym idzie zawieszenie. Z przodu typowy skuterowy lak, zakryty taką harmonijką po to, żeby tutaj trochę mniej się nam brudził. Z tyłu zawieszenie regulowane, takimi ząbkami tutaj stopniowane. Z dwóch stron amortyzatory. Ja widzę, że opierasz sobie. Tak, no, powiem ci tak. Dobrze, że to nie jest w ten sposób. Ale z drugiej strony, jak stałeś, to tak wyglądało. No, dokładnie. To, co jest chyba najistotniejsze w tym pojeździe, czyli ten kufer z tyłu. Ja zacznę od samego zamykania, bo jest mega, mega fajnie rozwiązane poprzez to, że mamy tutaj taką klapkę. Blokadę. Blokadę. I oto jest przykręcane, tak, żeby to poluźnić i do góry. W środku zabezpieczone w taki sposób, nie tylko estetyczne, ale także gdyby nam się coś wydało, cokolwiek w środku się działo, to łatwo nam będzie tutaj to wszystko posprzątać jakąś tam wilgotną ścierką. Nie będzie z tym, myślę, żadnego problemu. Dwie półeczki w tym wypadku mamy, czyli też sobie jakieś napoje możemy dać sobie niżej, na górze możemy sobie dać posiłek, tak, i spokojnie dowieziemy. Dość szerokie, tutaj to jest dość wysokie, chociaż jest to tak naprawdę standard pewnego rodzaju. No i tyle. Zamykamy. Dodatkowo tutaj mamy w tym wypadku akurat przypięte kluczyki, żeby nam się one nie pogubiły, ale jest możliwość zapięcia tego na kluczyk, tak żeby pierwsza lepsza osoba po prostu nie otworzyła nam tego, żeby musiała chociaż śrubokręta użyć, czy śrubokrętu, żeby sforsować ten zamek. I taki element wspomagający nasze bezpieczeństwo, dodatkowy tutaj taki pasek odblaskowy. Jego ulubione. Ciski. Tak jest, czyli... Ale nie ma biegu wstecznego. Czyli jak się obsługuje skuter? Od prawej strony manetka gazu, następnie tutaj przycisk do zmiany trybów jazdy, hamulec przedni, włącznik i wyłącznik świateł, przycisk serwisowy, światło awaryjne, wyświetlacz, na którym widzimy aktualną prędkość, moc, której obecnie używamy, poziom naładowania baterii, dystans, jaki przebyliśmy podczas tego odpalenia skutera i tryb jazdy. Idąc dalej, lewa strona, tempomat, klakson, kierunkowskazy, jest odbijacz, tak jest, światła drogowe i światła mijania, haczyk, dzięki któremu możemy jakieś dodatkowe rzeczy przewieźć. Tutaj po lewej stronie schowek, gdzie mamy wejście do ładowania oraz wejście USB.
co to dużo mówić, nie ma się nad nim za bardzo co rozwodzić, no bo jednak jakby nie patrzeć, to jest wół roboczy. To ma przede wszystkim pracować i na siebie zarabiać, prawda? I jakiś tam minimum komfortu, który dostarcza. Znaczy, według mnie to tego minimum komfortu to jest też dużo, bo no, nie wiem, no, ja mógłbym czymś takim jeździć. Przy swoim wzroście nie miałbym kłopotu z tym, żeby rozwozić pizzę. Może nawet tak for fun to bym kiedyś spróbował. Natomiast no tutaj ja nie mogę powiedzieć, żeby tego komfortu jakoś tam brakowało. Przy moim wzroście ja akurat sięgam dobrze do tego, do ziemi. Więc jeśli chcesz, ja mogę powiedzieć o plusach, jeśli... Nie, powiedz minusy. To za tą S6. Minusy, no okej, osoby niższe, faktycznie to może nie być najlepsze rozwiązanie dla osób takich poniżej bawła wzrostu, poniżej tam gdzieś 170 cm, to może sprawiać jakiś tam kłopot. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja naprawdę, znaczy to jest po prostu wersja cywilna, przerobiona na wersję roboczą, tak? I dzięki temu zostały nam tutaj o takie smaczki jak podnóżki dla pasażera. Ja byłbym, bardzo chciałbym zobaczyć, jak w tym kufrze jeździ pasażer. Albo na nim. Albo na nim, to już nie wiem, jakie długie musiałbym mieć nogi. To jest drugi minus. No i w sumie ciężko mi jest tak znaleźć jakiś tam trzeci minus, żeby się móc do czegoś doczepić. Ta pozycja może za kierownicą, do której trzeba się przyzwyczaić? Trzeba się przyzwyczaić, ale to, czy to jest minus? No to tak jak wsiadasz... Na początku może być. To tak jak wsiadasz do jakiegokolwiek innego pojazdu i czy to jak się przesiądziesz z jednego auta do drugiego auta, to też musisz się przyzwyczaić, bo tamto to było krótkie auto, teraz przesiadłeś się do kombi, tak? Mhm. Na skuterach tak samo, no jeden jeździsz na jedną śladzie, tak? Ale przesiadasz się na takiego Itango, który zostawia trzy ślady i tango. Tak więc to jest kwestia jakiegoś tam przyzwyczajenia się. Ja tutaj się do tego nie będę czepiał, nie uważam tego za minus. Może na co ty kiedyś zwracałeś uwagę, to przy kierownicy. Kierownica nie jest taka rowerowa, więc tak. Kwestia tutaj montażu jakiejś nawigacji, no trzeba by było się zastanowić tutaj jakoś z lusterkiem kombinować, żeby tutaj to zamontować, bo innej możliwości nie widzę. I okej, no to można by było wziąć jako minus. Dobra, z plusów wyświetlacz. Bardzo dobrze widoczny, bardzo dużo komunikatów nam daje. I czytelny i duży. To jest pierwszy plus. Drugi plus jego to jest prowadzenie. W sposób, w jaki on się prowadzi. Dzięki tym dużym kołom, jak się nim manewruje, bardzo mi się to podobało, pomimo mojego niskiego wzrostu, tak jak wspomniałem wcześniej, on rekompensuje to swoim prowadzeniem. Następna sprawa jest taka, kolejny plus, miejsce ładowania skutera tutaj w schowku. Według mnie naprawdę fajne, bo nie jest narażony w żaden sposób na warunki atmosferyczne, dzięki czemu tak na dobrą sprawę unikamy jakiejkolwiek możliwości awarii tego. Znaczy fajne jest też to, że jakby są dwie baterie podpięte naraz, tak? Mhm. I naraz też ładujemy dwie baterie. Tak. To też uważam tutaj za plus. Mhm. Słuchajcie dalej. W kwestii plusów oświetlenie też. Jak tak, najbardziej. Jest dobrze widoczne. Przód, tył. My jesteśmy bardzo dobrze tak widoczni. Jest. A ten tył też w ogóle robi dla mnie, według mnie, bardzo dobrą robotę. Funkcjonalność, następny plus. Ponieważ raz, że jest to skuter do dostarczania, to nie możemy zapomnieć o takich smaczkach jak na przykład haczyk. Jeszcze dwa kebaby włożyłem między nogi. Tak jest, dokładnie. Ale no słuchaj, haczyk teoretycznie pozwala nam na 1,5 kg przewieźć, więc to naprawdę duże kebaby by musiały być. No nie, no to okej, do jakiegoś tam worka włożymy napój. No dokładnie, więc co tu dużo mówić. Zapraszamy Was na Facebooka, zapraszamy Was na Instagrama, zapraszamy na naszego TikToka. Święta czwórca ostatnio, doszedłeś do tak. Czwórcy, tak? Tak. Stóp, komentarz, like i czwartego nie pamiętam. Ja też nie. To niech będzie święta trójca, stóp, komentarz, like. Na tym nam bardzo zależy.
Ja jeszcze przypomnę, że ja jeżeli film z T-Rexem osiągnie 5000 lajków, to my się wybierzemy zgolić brody. Nawet ale może... do końca tego roku, pamiętajcie, do końca tego roku. 2023. To jest druga rzecz. No i zależałoby nam na tych subskrypcjach, więc jakbyście to tam... gdzieś udostępnili, szepnęli o nas komuś słówko, będziemy wdzięczni. A tak to dajcie znać, jak wam się skuter podobał. I czy chcielibyście takim dowozić pizzę, bo... Na przykład. Albo czy na przykład, nie wiem, planujecie się nas odwiedzić, bo też jest oczywiście taka opcja. Żeby przymierzyć się nie tylko do tego skutera, mamy też inne gotowe, praktycznie gotowe do jazdy. Jasne. To co? Krótko mówiąc i na temat. Siema! Ale teraz, Jezu, ale najgorsze jest to, że to słońce się odbija od tego kufra. Ale ja naprawdę nic nie widzę. Jeszcze w tych okularach. 3, 2, 1. No, a to i zapomniał, co mam mówić. Nie, tylko... No byłem powietrze i mnie wstrzymało. 3. Zapowietrzył się. Jaki jest problem z Pawłem? Co można powiedzieć o dużym Pawle i o pojeździe spalinowym? Czasem się zapowietrzy.